Dzień dobry, witajcie, moi drodzy widzowie. Dzisiaj chciałbym zaproponować wam remoncik mały, w zasadzie można powiedzieć naprawę gryfu, mandolinki od Defila. Proszę państwa, jest to z pierwszych mandolinek instrument z drewnianym bindingiem, bardzo ładny, drewniana rozeta. I to jest, proszę państwa, 1962 rok. Także no tu trochę jest za wysoko. Spróbujemy tutaj to opuścić. Zapraszam. Proszę państwa, odkleiłem podstrunnicę do mniej więcej tego progu. Tutaj jest niestety wkręcony wkręt. Także dalej już nie odklejam. Dużym ściskiem właśnie tutaj to ściągnąłem w dół. Liczę na to, że to mi jak zaschnie klej, to troszkę ten gryf opuści, że to się będzie trzymało. Resztę nadgonimy na podstrunnicy, jak wyjmę progi, no i zobaczymy, jak to się sklei. Proszę państwa, nasza mandolinka wkleiła się przez noc i muszę przyznać, że zabieg poskutkował. Jak na razie gryf jest prosty i równoległy do korpusu, jak widać. Także jeszcze zeszlifuję tutaj troszkę bardziej od strony główki i myślę, że będzie fajnie. Teraz musi sobie poleżeć tam spokojnie ileś czasu, powiedzmy do jutra, 24 godziny. Wyczyścimy to, wypolerujemy, wyrównamy progi, może mostek trzeba będzie dorobić nowy, zobacz. To na razie z mandolinką tyle. Proszę państwa, wracamy sobie do naszej mandolinki. Sprawdźmy, jak tam geometria gryfu. Proszę zobaczyć, udało się to poprawić. Także obrobię progi i będziemy się cieszyć mandolinką.
Słuchajcie, słówko na koniec. Instrumencik o menzurze 326 mm. Bardzo mały. Proszę zobaczyć, moja ręka. Naprawdę, powiem tak, że dosyć ciężko się na tym gra, no z racji tego, że małe odstępy są. No ale coś tam można zagrać. Zwrócę uwagę na to, że instrumenty te w latach 60. na początku produkcji były bardzo starannie produkowane. Były to lite z reguły, wykończone naturalnym właśnie tym, tak jak tu jest pigwar jakiś orzechowy czy jakieś drewno egzotyczne. Te ożyłkowanie jest z drewna też egzotycznego. Zobaczcie, tutaj idzie taka podwójna żyłka. I no naprawdę powiem wam, że pięknie były robione te instrumenty. No szkoda, że po latach to się wszystko tak trochę wygina. I ciężko jest trafić taki egzemplarz naprawdę bardzo ładny. No ta jest śliczna. Po prostu śliczna. To jest z tych mandolinek, które miałem. To jest, powiem tak, że to jest number one. Chociaż brzmieniowo zdecydowanie lepsza była ta ostatnia. Gdzieś tam w lato, w zeszłym roku, co wrzucałem. Także, ale jeśli chodzi o wygląd po prostu i na zachowanie, to jest no zdecydowanie najfajniejsza. Jeszcze taka ciekawostka. Ta ma wypukły tył. To rzadko no, widzę. Pierwszy raz w zasadzie. Było tych mandolin chyba 3 rodzaje w latach 60. i być może, nie wiem, to jest jakaś koncertowa albo nie mam pojęcia. W każdym razie udało się naprawić, także zobaczcie, gryf jest w miarę prosty teraz względem pudła, dzięki czemu nawet na podniesionym 2 mm mostku struny są niżej niż były poprzednio, jak do mnie przyjechała. No i spróbuję zagrać kilka akordów. Trzymajcie się, hej!